serdecznie. Nazywam się Dorota Szamota. Przyjechałam do was z małej miejscowości pod Warszawą i chciałam wam przedstawić prawdziwego, żywego Boga. Boga, którego można dotknąć, zobaczyć i poczuć. Boga, którego można doświadczyć, z którym można być każdego dnia, w każdej chwili, w każdej sytuacji. Ten Bóg, o którym ja do was mówię, jest dobry, nic go przed... Nic się nie broni przed nim. Nie ma żadnej bariery, która ciebie od niego oddziela. Nie ma grzechu. Jest tylko i wyłącznie twoja wola. Jeśli chcesz go poznać, możesz go poznać w każdej chwili, w każdej sytuacji, nieważne gdzie jesteś, nieważne co robisz, nieważne z kim jesteś, nieważne co w życiu zrobiłeś. Bóg jest dobry i przebaczy wszystko wszystkim. Jezus poszedł na krzyż po to, żeby zgładzić tą barierę. Nie ma żadnej bariery, która może cię od niego oddzielać. Kiedyś byłam złym człowiekiem. Rozbiłam małżeństwo, spotykałam się z mężczyzną starszym od siebie o 20 lat. Rozbiłam jego małżeństwo, dzieci zostały bez ojca. I mi się wydawało, że ja mogę się pobawić ludźmi. Ale to nie jest tak, że ja się pobawię i będzie mi dobrze. Bo skutkowało to później depresją. Moje małżeństwo miało bardzo kiepską relację. Kłóciliśmy się. Doprowadziło to do tego, że ja już nie wiedziałam jak żyć. Więc chodziłam ciągle do kościoła katolickiego, bo wydawało mi się, że tylko Bóg mi pomoże. Ale w kościele nikt mi nie pomógł. Nie pomógł mi żaden ksiądz. Nie pomogło mi przesiadywanie w kościele. Pewnego dnia po prostu przyszedł do mnie Jezus, stanął przede mną i On mnie nie potępił. On nic złego mi nie powiedział. Nie wypomniał mi żadnej złej rzeczy, którą uczyniłam. On mnie po prostu kochał. I teraz, dzisiaj jestem z Nim każdego dnia. Jestem szczęśliwą kobietą, dobrą matką. I zachęcam Cię do tego. Ty też możesz mieć dobre życie. Tobie też może być dobrze w życiu. Nie wstydź się, nie bój się. Tam, gdzie jesteś, w zaciszu swojego domu, możesz stanąć przed Nim i powiedzieć: Jezu, ratuj mnie. A zapewniam Cię, że On to zrobi.